Dzisiejsze wydarzenie jest ważne dla kierunku architektura i dla naszego wydziału, Wydziału Budownictwa i Architektury. Jest to przegląd posterów studenckich prezentujących zakres działań wykonanych w czasie semestralnej praktyki zawodowej. W roku akademickim 2020-2021 uruchomiliśmy nowy program studiów i ci studenci, którzy dzisiaj prezentowali swoją praktykę i to, co zrobili na tej praktyce, są pierwszym rocznikiem studentów, którzy realizują ten element programu. Praktyki generalnie dotyczyły całej pracy architekta, począwszy od stworzenia koncepcji, od rozmów z klientem, od pełnego wywiadu z inwestorem, poprzez cały proces pracy nad projektem, aż do momentu złożenia pełnej dokumentacji do urzędu, czy to do starostwa, czy do, jeśli jest potrzeba, do konserwatora zabytków. Czego mnie nauczyły praktyki? Zdecydowanie sumienności, rzetelności oraz tego, jak dobrze jakościowo sprzedać, w cudzysłowie, oraz zaprezentować swój projekt. Swoją półroczną praktykę odbyłam w biurze projektowym w Prudniku. Podczas tego okresu przeszłam przez wiele różnych projektów, między innymi od inwentaryzacji, adaptacji, przebudowy, czy po prostu jakieś charakterystyki. Tworzyliśmy również wiele koncepcji dla inwestorów. Swoją główną pracę opieraliśmy na projekcie Namysłowskiego Parku Pokoleń, gdzie moja koncepcja została wzięta pod uwagę. Tam zajmowaliśmy się bardziej projektem technicznym, rozwijaliśmy poszczególne strefy, strefę sportu, relaksu.